Constitution. Sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Ekspert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów. Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki. W super niskich cenach. Ty, telewizor, co tu tak wesoło? Spędzimy weekend bez VAT-u. Może ja bym się połączył? Znaczy, dołączył. Wpadaj śmiało, smartfon. Będzie laptop i goście z AGD. Wow, weekend bez VAT w Neonet. Tylko do poniedziałku. Wyjątkowa oferta w sklepach stacjonarnych. Wszystkie telewizory, laptopy, smartfony i AGD objęte promocją. Kupisz taniej o wartość podatku VAT. Tylko do poniedziałku. Weekend bez VAT w sklepach Neonet. Nie przegap okazji. Neonet. Mowa o dobrych ofertach. Zasiłek dla bezrobotnych. Jak będziemy korzystać z centrów handlowych? Czytaj więcej na wyborcza.pl. Dużo świeżej tania na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory liściowe 40% taniej, 4,79 za kilogram. A wczesne ziemniaki również 40% taniej. Żłobków i przedszkoli. Prezydent miasta przekonuje, że i ta data nie jest jeszcze pewna. O 25 maja mówią również władze Rybnika i Białegostoku. Tu urzędnicy tłumaczą, że na razie nie są w stanie zapewnić dzieciom i opiekunom bezpieczeństwa. Musimy mieć wytyczne, musimy mieć czas, aby solidnie przygotować się do otwarcia tych placówek. Bezpieczeństwo dzieci, rodziców, personelu to dla nas sprawa priorytetowa. Mówi Agnieszka Błachowska z białostockiego ratusza. Na pewno w tym tygodniu otwarcia żłobków i przedszkoli nie będzie również w Kielcach. Ta lista miast jest długa. Ja tylko przypomnę, że rząd zezwolił na otwieranie żłobków i przedszkoli od najbliższej środy. Ostateczną jednak decyzję pozostawił samorządom. Te, jak słyszymy, w większości placówek tych otwierać na razie nie zamierzają. Sporo zmian od dzisiaj. Do pracy mogą już wrócić m.in. telarze, rehabilitanci i sprzedawcy w sklepach.